Bardzo popularny we współczesnym świecie jest coaching, rozwój swojej osobowości, poznawanie swoich mocnych i dobrych stron. A czy jako kobieta zastanawiałaś się kiedyś nad świadomością swojego ciała, nie tylko swojego umysłu, ale ciała? Chciałam Ci powiedzieć kilka słów o naturalnych metodach planowania rodziny, które służą nie tylko do tego, aby planować lub odkładać poczęcie dziecka, ale także są świetnym, bardzo prostym i naukowo potwierdzonym narzędziem do poznawania swojego ciała, jego obserwacji. Bardzo często lekarzom służy to narzędzie jako metoda diagnostyczna. Uważam, że żeby móc wypowiadać się na jakiś temat, należy poznać obie strony medalu. Czy naturalne metody planowania rodziny są dla ciebie znane, czy po prostu podążasz za obiegowym trendem, który mówi nie, to jest bez sensu, to jest średniowiecze. Proszę Cię, poznaj najpierw od strony naukowej, od strony tej prawdziwej, czym są te metody, a później staraj się wypracować swoją opinię na ten temat. Chciałabym, abyś żyła odważnie, aby żyła świadomie i z otwartym umysłem. Kieruj swoim ciałem, swoją miej świadomość na temat swojego ciała, ponieważ zmiany hormonalne, które zachodzą w Twoim organizmie, wpływają na Twoje samopoczucie, na swój nastrój na twój nice, nastrój. Miej tego świadomość i wtedy będziesz mogła kontrolować wszystko to, co dzieje się wokół ciebie.